Cześć, ja jestem Roxana. Cześć, jestem Madzia. Jesteśmy uczennicami trzeciej klasy o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych. W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących imienia Stefana Żelomskiego w Częstochowie. Przygotowaliśmy dzisiaj dla Was startę z pieczarkami i tofu. Zapraszamy do oglądania. Naszą tartę zaczęłyśmy od zrobienia ciasta, do którego potrzebowałyśmy mąkę, masło i wodę. Mąkę przesiałyśmy przez sito, dodałyśmy masło, a następnie wodę, dzięki której otrzymaliśmy ciasto na tartę. Kolejnym etapem jest zrobienie farszu z cebuli, pora i czosnku. Wszystkie składniki należy pokroić w piórka, a następnie podsmażyć i dusić na patelni. Jednym z powodów, dla których warto włączyć pieczarki do swojego jadłospisu, jest to, że zawierają witaminy z grupy B, witaminę D, potas, fosfor i selen oraz mają działanie antynowotworowe. Do masy, którą wypełnimy tartę, będziemy potrzebować pieczarek, tofu, orzechów nerkowca, mleka, mąki i musztardy. Orzechy wcześniej należy zblendować, a pieczarki pokroić drobno. Wszystkie składniki dodajemy do miski, a następnie blendujemy na masę naleśnikową. Gdy już mamy wszystko gotowe, musimy warstwami nanieść składniki na nasze ciasto, które wcześniej włożyliśmy do piekarnika na parę minut. Zaczynamy od farszu z cebuli, następnie wylewamy naszą masę z tofu i pieczarkami, a na końcu ozdabiamy naszą tartę kawałkami pieczarek.